Dzień dobry. Przedstawię Państwu dzisiaj narzędzie do prowadzenia spotkań i konferencji online. Pracowałem na różnych narzędziach. Mają swoje wady, zalety. Wybraliśmy to narzędzie tej firmy, ponieważ jest najbardziej przyjazne użytkownikowi. Po kliknięciu linka, który otrzymacie Państwo mailem lub będzie w zapowiedzi, w artykule, pojawi się to okno. W oknie wpisujemy imię, maila i hasło. Hasło zostanie również wygenerowane i przesłane przed spotkaniem. Pojawia się okno z informacją, że odbędzie się spotkanie 25 maja o godzinie 11. Kto prowadzi i będzie to pierwsze spotkanie blogerów nowego ekranu online. Tego 25 maja otworzymy taki Hyde Park. Codziennie o jakiejś określonej godzinie będziemy otwierać to narzędzie, żebyście Państwo mogli przyjść, porozmawiać, opowiedzieć o sobie, podjąć jakieś decyzje. Także nowa jakość w blogosferze. Tak właśnie to wygląda z pozycji administratora spotkania. Narzędzia pomagające w prezentacji, czyli można przedstawić prezentację, tablicę, ankiety zrobić. I jesteśmy już na spotkaniu. Przełączam okno i udostępnimy jakąś prezentację. Ona pojawia się automatycznie na stronie użytkownika. My możemy tutaj korzystać z czatu, pisać na czacie. W trakcie spotkania rozmawiać, jak również możemy otrzymać od administratora prawo głosu. I taką konferencję i spotkanie możemy w każdej chwili przejąć i sami możemy ją prowadzić. Możecie w każdej chwili poprosić o głos. Przed spotkaniem wysyłacie Państwo swoją prezentację w PowerPoincie lub w PDF-ie do mnie na maila, na tvmałpa.nowyekran.pl. Ja ją zamieszczam na serwerze i ona czeka na spotkanie. Jeśli chcecie Państwo zabrać głos, to w tym miejscu klikamy tak i tu są takie narzędzia informujące prowadzącego, że ktoś z uczestników chce zabrać głos lub ma jakieś problemy techniczne, tak? Czyli jeśli chcemy zabrać głos, to klikamy, podnosimy rękę, tak i od razu ręka pojawia się u prowadzącego. Ja już mam sygnał, informację o tym, że mam informację o tym, że ktoś chce zabrać głos. Wtedy daję prawa prezentera i daję audio i daję prawa głosu. Dana osoba może wtedy już spokojnie zacząć nadawać. Ważną rzeczą jest tutaj, żeby posiadać słuchawki z mikrofonem, ponieważ osobno mikrofon i słuchawki powodują sprzężenia, czyli jeśli ktoś będzie chciał zabrać głos, musi posiadać słuchawki z mikrofonem. Państwo akceptujecie, potwierdzacie, że macie słuchawki z mikrofonem i wtedy dajecie zezwól. Tutaj mamy przełączniki na audio, wideo. Możemy włączyć kamerę, włączyć dźwięk. Jak również proszę spojrzeć, Państwo otrzymaliście prawo zarządzania tą prezentacją i możecie w każdej chwili taką prezentację poprowadzić. Otwieramy nowy ekran Hyde Park. Będziecie mogli Państwo zabierać głos, spotykać się. Zapraszamy 25 maja o godzinie 11:00 do zobaczenia i usłyszenia. Teraz dwie istotne informacje. Platforma działa w przeglądarce internetowej. Dzięki temu nie musimy instalować jakichś dodatkowych programów. Jeśli oglądacie Państwo filmy na YouTube, to znaczy, że Wasza przeglądarka jest przygotowana.